Miesiąc po tym, gdy sąd wydał wyrok w sprawie napadu na panią Bernadetę, jego sprawca, Leszek Pękalski, został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Póki co jednego morderstwa. Śledczy chyba wówczas nie spodziewali się, że ten niepozorny, lekko upośledzony chłopak stanie się bohaterem największej kryminalnej sprawy powojennej Polski. Leszek Pękalski dość szybko przyznał się do morderstwa Sylwii R. Jak się okazało, dziewczynę znał ze sklepu spożywczego, w którym odbywała praktykę. Pękalski przychodził do niej, prosząc o jedzenie, a ona litowała się nad nim i mu pomagała. Ona była z tego z Darskowa. 4 kilometry, może 3-4 kilometry dojeździała, czy do tego tam do Kiewcików, do sklepu. On się tam z nią umówił, nie umówił, ona mu tam jedzenie dawała i tego, no bo jako biedaka trzeba było go podtrzymać na duchu. I ona też bardzo się nie chciała przyznawać do niego, bo ona tak z tym niespełna rozumem, z chłopcem takim, że oni się tam nie kolegowali, że ona tam jedzenie nosili i z nim może żartowali, bo on tylko chyba z niego śmiech sobie robił, co innego nie. Widzi pan, co on zrobił, pieron? Zabił taką młodą dziewczynę. Jak zeznał Leszek Pękalski, do spotkania z Sylwią doszło w lesie. Tak jak się wcześniej umówili, dziewczyna po pracy przyniosła mu jedzenie. W pewnym momencie zapytał ją, czy zostanie jego żoną. Ponieważ odmówiła i chciała uciekać, rzucił się na nią. W trakcie szamotaniny wpadł w szał i zaczął dusić dziewczynę. Na koniec dobił kosturem do sadzenia drzewek, po czym wykorzystał seksualnie. Leszek Pękalski, rocznik 1966, urodził się jako dziecko pozamałżeńskie. W przeciwieństwie do swojej bliźniaczej siostry nie był akceptowany przez matkę. Od najmłodszych lat przebywał w domu małego dziecka. Marzył o żonie. Ale kobiety raczej mu współczuły, niż traktowały jako pełnowartościowego mężczyznę. Był lekko upośledzony, choć nie na tyle, by nie móc pracować czy podróżować. A wyjeżdżał często. Przed aresztowaniem mieszkał u wuja w Osiekach. Był leser, wie pani, to tylko gmina go utrzymywała, bo ani pracy nic. Wie pani, chodził na jagody, zarobił latem grzyby i w długą, żeby, wie pani, żeby to było tak, jak tego nagrać, kiedy on jechał, to można było wszystko sprawdzić, ale co tak człowiek myślał. Zawsze radio, reklamówki i na parę dni wyjechał, kurde, i przyjechał w poniedziałek, wtorek i cisza, nic nie wiadomo. Znam bardzo dobrą geografię. Mm-hmm. To on jeździł, wie pani, po całej Polsce, to jest prawda. Jo. I go widzieli, jak oni raz tu stąd jechali, to widzieli, jak po innych miastach. I mówi, co on tam szuka, co on tam chce w tych obcych stronach. To zamiłowanie do podróży wzbudziło czujność prowadzących śledztwo. Być może morderca Sylwii R. miał na swym koncie także inne śmiertelne ofiary. Od ofiary do zbrodniarza, czy od zbrodniarza do ofiar? Takie kierunki działania są, prawda? No jeżeli mamy podejrzanego i chce współpracować tego, no to naprowadza nas, tu można to posprawdzać. Jak go przymknęli, no to już później wiadomo było, że on się zaczął przyznawać do tego, już go szli jak po kłębku do sprawy. Pękalski pracował w różnych regionach Polski. Funkcjonariusze rutynowo sprawdzali kolejne miejsca jego pobytu i niezamknięte sprawy morderstw z tych rejonów.
Tymczasem on sam zaczął opowiadać śledczym coraz bardziej mrożące krew w żyłach historię. W tym momencie mówił o takich różnych innych zdarzeniach. I było podejrzenie, że mógł się dopuścić również innych czynów. I tak rozpoczęła się seria wstrząsających zeznań Leszka Pękalskiego. Dzień po dniu, godzina po godzinie płynęły jego opowieści o kolejnych zbrodniach popełnianych na przestrzeni kilku lat w całej Polsce. Ja nie wiem, czym się kierował, że tak chętnie wyjaśniał, ale chętnie z nami współpracował, czyli mówił, na wizjach pokazywał, prawda, tam mieliśmy też te manekiny, które tam, prawda, były używane do odtwarzania przebiegu tych zdarzeń. Także, że nie mieliśmy pod tym względem żadnego problemu. Podejrzany Leszek Pękalski, podejrzany miał przedstawiony zarzut z popełnienia tego zabójstwa, tak? I przyznaje się? Przyznaję się, szczerze. Składał wyjaśnienie już w tej sprawie? Należałoby rozgraniczyć przyznanie jego do popełnionych tych zabójstw, które mu zarzucano, od tego, że składał wyjaśnienia, że tak powiem, luźne. Gdzie jeździł, gdzie przebywał, prawda, w jakich miastach był. Nie mówiliśmy wprost, że on coś tam mógł dopuścić jakiegoś przestępstwa. Chodziło o to, żeby nam swobodnie opowiadał i w ten sposób mógł nas naprowadzić na jakieś takie zdarzenia. No i później, kiedy on już wyjaśniał, zresztą dość chętnie, no to szliśmy tym tropem, ściągaliśmy akta, były robione analizy. No i patrzyliśmy, gdzie jest materiał dowodowy, który pozwala przedstawić mu zarzuty, a gdzie tam się nic to nie potwierdza. Przykładowo Toruń. Pracował w Toruniu chyba przez rok, może półtora roku. No trudno byłoby, kiedy pracował w Toruniu, żebyśmy się Toruniem nie zajęli. Tym bardziej, że tam rzeczywiście były takie tajemnicze trzy zabójstwa młodych dziewczyn. I sprawdzaliśmy. To pod jego kątem, no nie ukrywam tego. Czy w tej chwili podejrzany potrafi przypomnieć sobie i wyjaśnić nam, kiedy przyjechał do Torunia, skąd? Przyjechał ze studiów, jak chodziłem do drugiej klasy szkoły zawodowej specjalnej. Przyjechałem pociągiem ze Słupska, wyjechałem po południu, nie wiem w jakiej godzinie, ale wiem, że to było gdzieś druga albo 15 godzina. Po południu? Tak, pamiętam, że ten szczegół, że tak, o takiej porze wyjeżdżał ze Słupska. Pękalski o swoich czynach opowiadał bez żadnych zahamowań i ze szczegółami. Opowieści były barwne, ale czy prawdziwe? Faktycznie wiele czynów, które zostały przypisane Pękalskiemu, w gruncie rzeczy nie mogły być popełnione przez niego, bo chociażby były to przypisywane czyny, które były popełnione jednego dnia w dwóch krańcach Polski. No ani nie można było przejechać, przelecieć, no, nie było takiej fizycznej możliwości, a pomimo to jakby takich elementów nie zauważono w akcie oskarżenia. Z drugiej strony były takie czyny, do których Pękalski się przyznawał, czy których sygnalizował istnienie, które faktycznie miały miejsce, bo konfrontując to ze zgłoszeniami zabójstw czy samobójstw, które miały miejsce na terenie Polski, było widać, że on posiada wiedzę. Szczególnym przypadkiem jest jedno samobójstwo, które zostało tak zakwalifikowane przez organy ścigania, a o którym Pękalski opowiadał jako zabójstwie i później analiza tej sprawy wykazała, że na dobrą sprawę trudno było stwierdzić, że było to samobójstwo, bo to raczej zabójstwo. To nigdy nie zostało objęte aktem oskarżenia. Eksperymenty śledcze, czyli tak zwane wizje lokalne, były niezwykle ważnym materiałem w procesie dochodzeniowym. To one właśnie mogły dać odpowiedź na pytanie, co jest rzeczywistością, a co tylko fantazjowaniem. Dla mnie najistotniejszym materiałem dowodowym z tych odtwarzania, i po to było robione, to było to, żeby pokazał nam coś takiego, o czym my nie wiemy, czego nie ma w aktach, a co da się sprawdzić, że tak rzeczywiście było. Podejrzany poznaje ten most? Tak, poznałem ten most doskonale. Przez ten most wielokrotnie przejeżdżałem. Jak pracowałem w Toruniu i przyszedł wcześniej też. A wtedy jak jechał z Placu Rapackiego, jedenastką, tak, do Peberolu, tak, w dniu zabójstwa tej dziewczyny, przejeżdżał przez ten most? Tak, ale wtedy jeszcze tramwaje szyły ten most. Jeszcze były czynne tramwaje.
na moście. Czyli wtedy tramwaje tu jeszcze jeździły, tak? Tak, później, jak już drugi raz byłem, to wtedy już likwidowali tramwaj. A drugi raz to kiedy to było? Kiedy zaczął pracować, czy jeszcze wcześniej, przed podjęciem pracy był przed drugi raz? Przed podjęciem, na wycieczce. Przykład, który mi w tej chwili do głowy przyszedł, to Toruń. To pierwsze zabójstwo chyba Ewy P. To powiedział, że na moście toruńskim, jak tam przyjechał, jeździły tramwaje. To było zimą, to do tego zabójstwa doszło zimą i uzyskaliśmy informację, że tak, zimą 82 roku tramwaje tam jeździły, kiedy był, natomiast tory, wstrzymany ruch został i tory zdjęte latem 82 roku. Czyli z tego wniosek, że musiał tam w tym okresie być. No i w ten sposób szukaliśmy, prawda, jakiś no, materiał, który pozwoliłby weryfikować wiarygodność jego wyjaśnień. Jadąc tutaj tą drogą, dojedziemy dokąd? Jakie obiekty będziemy mieli przed sobą? Most, następny wiadukt. Tak. I nad wiaduktem tory kolejowe. Tak, co dalej? I z lewej strony dworzec główny będziemy teraz... A jaki dworzec? PKS czy PKP? PKP. PKP, tak? Tylko PKP, bo PKS gdzie indziej jest. Aha, jest gdzie indziej, tak? Dobrze. Nie zawsze jednak dokładność i precyzja podczas eksperymentów śledczych decydują o wiarygodności zeznań podejrzanego. Nawet byłbym zaskoczony, gdyby ktoś po dłuższym okresie czasu w lesie potrafił idealnie trafić na miejsce. Kiedy ściana lasu jest jednolita, prawda? Nie ma tam jakichś wyraźnych różnic. No, to by mnie zaskoczyło, prawda? Nawet taka sytuacja, że ojciec mówi, że tak, że on mógł się pomylić, bo tam, gdzie córka zginęła, to on wziął, zrobił przecinkę i postawił krzyż. Oczywiście na wizji tego krzyża już nie było, bo zdjęliśmy go. Ale to miejsce nie odpowiadało temu miejscu, kiedy doszło do zabójstwa. I on pokazał miejsce obok, ale ono było zalesione, zakrzewione, a nie tam, gdzie ta luka była już. Żmudne postępowanie dowodowe trwało wiele miesięcy. Rosła liczba teczek z aktami tej niezwykłej sprawy. Ale ciągle aktualne pozostawało pytanie, czy zeznania Leszka Pękalskiego są prawdziwe? Czy można dać wiarę opowieściom niecałkowicie zrównoważonego człowieka? To czy to jest to? Kawałek rzeczy. Krzyży, dobrze? Tak. To jest to? Od kosztora, tak. To jest ta rączka od kosztora? Tak. Jest pan pewien tego? Tak, bo to poznaję po spawie. Po czym pan poznaje? Po spawie. Po spawie. Tak. Słychać to było dokładnie? Tak, tak. Po spawie poznaję. Po spawie pan poznaje? Tak. Tak. Po jeszcze po jakich cechach? Pierwsze wrażenie było w kontekście zarzutu, które były postawione, takie nieco zaskakujące. To znaczy, spotkaliśmy się z osobą pozornie dojrzałą, dorosłą, wykazującą wszelkie cechy poziomu myślenia dziecka. I to rzeczywistego dziecka. I muszę powiedzieć, że cały tok postępowania orzeczniczego był dość prosty. Dlatego, że można było w jego przypadku postawić taką prostą, dość oczywistą diagnozę wynikającą z takiego właśnie pierwszego powierzchownego kontaktu. To, co Niemcy nazywają Strassendiagnose. Po prostu osoba upośledzona umysłowo, prawdopodobnie ze zmianami organicznymi, co zresztą poprzez wszystkie badania zostało potwierdzone. To jest człowiek takiego bardzo zaniedbanego środowiska. Człowiek, któremu się naprawdę niewiele rzeczy w życiu udało, wychowywany w domu dziecka, później właściwie opiekowało się nim pomoc społeczna. Człowiek niechciany, odrzucany, niechlujny, o właściwie takich niewielkich ambicjach życiowych, który raptem, można powiedzieć bardzo kolokwialnie, łapie wiatr w żagle. Jest centrum zainteresowania medialnego. Przyjeżdża do niego prasa, przyjeżdża telewizja, była również telewizja niemiecka, która robiła program o nim. To jest człowiek, który zaczął żyć, zaczął się bardzo liczyć, wokół niego zaczął się kręcić świat, był taką najważniejszą postacią połowy lat 90., kiedy ta sprawa trafiła do mediów. I to go w pewien sposób nakręcało. On się upewniał, czy za zabójstwo w Polsce można orzec karę śmierci. Kiedy był pewien, że nie, a jest to okres, kiedy w Polsce było moratorium na karę śmierci,